Cześć, z tej strony Marcin. Drugie zadanie z liczb rzeczywistych. Tym razem na tapecie mamy trochę pierwiastków, trochę potęg, tutaj jakiś wzór skróconego mnożenia, jakieś ułameczki, tak, żeby sobie to wszystko przypomnieć, jak to szło. Wypisałem tu ci wzory, z których będziemy korzystać, a więc będziemy korzystać z a do minus n, czyli jeżeli co zrobić z potęgą ujemną, co zrobić, jeżeli mamy te same podstawy i mnożymy sobie góry, czyli potęgi będziemy dodawać. No i tu jest wzór skróconego mnożenia a minus b razy a plus b, to jest a do kwadratu minus b do kwadratu i to będziemy wykorzystać, żeby tutaj z tym się jakoś ładnie układać. Ok, no to zaczynajmy. 5 i 1 trzecia oczywiście jest przepisywana, minus i tu mam 9 trzecich, skąd mi się to wzięło? Pierwiastek z 81 to jest oczywiście 9, ponieważ 9 razy 9 to jest 81, a 9 razy 1 trzecia, bo to jest oczywiście mnożenie, to jest 9 trzecich plus 3 do potęgi zerowej razy 3 do potęgi trzeciej, to jest oczywiście wzór tutaj ten drugi, czyli dodajemy potęgi, bo a w naszym przypadku to są trójeczki, więc mamy 0 plus 3, to jest oczywiście 3, plus 3 do potęgi minus pierwszej, korzystamy z pierwszego wzoru, że a do potęgi minus n tej, to jest 1 przez a do n tej, czyli a jest trójką, dlatego tu się pojawiła trójka, a n jest równe 1 w tym momencie, więc 3 do pierwszej to jest po prostu 3, więc wyszło 1 przez 3. Plusa przepisaliśmy. No i teraz ten wzór skróconego mnożenia, czyli jeżeli mamy a minus b razy a plus b, czyli jakaś liczba minus jakaś inna liczba razy jakaś liczba plus ta inna liczba, to jest oczywiście wzór skróconego mnożenia, czyli mamy pierwszą liczbę podnosimy do kwadratu, pierwiastek z 5 do kwadratu jest pierwiastek z 25, czyli po prostu 5, minus 3 do kwadratu to jest oczywiście 9. OK, przekształcamy sobie dalej. 5 i 1 trzecia została przepisana. Minus 9 trzecich to jest oczywiście 3. 3 do potęgi trzeciej to jest 27, ponieważ 3 razy 3 to jest 9 i razy 3 to jest 27. Plus 1 trzecia jest przepisana, a tu mamy 5 minus 9 to jest minus 4, czyli plus minus 4. Plus minusem daje oczywiście minus, więc wychodzi minus 4. Teraz 5 i 1 trzecia plus 1 trzecia to jest 5 i 2 trzecie. Minus 3 plus 27 to jest 24 i jeszcze odejmiemy czwórkę, wyjdzie 20, a 5 całych i 2 trzecie plus 20 to jest oczywiście 25 całych i 2 trzecie. Więc jak widzisz, nic skomplikowanego, jeżeli widać tutaj te wzory i jak je zastosować, to, no to myślę, że to jest dość proste i nie ma problemu. Tu oczywiście można było zapisać, że 3 do zerowej to jest 1, więc tu i tak by zostało 3 do trzeciej. Ewentualnie, jeżeli byś nie pamiętał, nie pamiętała tutaj wzoru skróconego mnożenia, to wymnażasz każdy z każdym, czyli pierwiastek z 5 razy pierwiastek z 5, pierwiastek z 5 razy plus 3, minus 3 razy pierwiastek z 5 i minus 3 razy minus 3, minus 3 razy 3 i oczywiście też by wyszło 5 minus 9. I to tyle. Jeżeli oczywiście masz pytania, to komentarze jak najbardziej mile widziane, a jeżeli Ci się podobało, to łapka w górę, a póki co dzięki wielkie za uwagę i zapraszam Cię do kolejnego trzeciego zadania. Hej ja!